Witam serdecznie z tej strony. Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie najnowszy model od ukraińskiej firmy Unimodels. Jest to model oczywiście w skali 1,72 ukrywający się pod numerem 558. Wiem, że dawno nie było modeli od UM ale powiem Wam no raz są bardzo drogie, a dwa ostatnio nie było nic ciekawego jeżeli chodzi o UMA. Modele, które były przez UMA wydane leżałyby powiem wam kilka ładnych lat na regale, więc są dostępne tylko i wyłącznie na to można powiedzieć na zamówienie. Ale wreszcie pojawił się ten model. Jest to moim zdaniem jeden z ciekawszych modeli, które ostatnio się ukazały. Jest to Mubelwagen, czyli Meblowus, a mianowicie jest to na podwoziu Panzer 4 umieszczony w specjalnej osłonie. E, przeciwkulowej, Flak, Wirling 38, czyli poczwórne działko, 2 e, dwumilimetrowe, czyli mamy cztery lufy. E, I do tej pory ten model, znaczy inaczej, Mubelwagen, Mebelwagen, e, był e, wydany przez e, m, Mako. E, razem z Rewelem, ponieważ Mako wykonał całą górę, z tego co pamiętam, chyba, ale mogę się mylić, to już było bardzo dużo lat temu. E, Mako nie istnieje, nie wiem, czy z 10 lat już nie istnieje, więc e, sorry, mogłem zapomnieć. Tak prezentuje się Artbox. No, nie jest zbytnio zachęcający. Jest to sklejony i pomalowany po prostu model, który znajduje się w częściach w pudełku, ale bez żadnego szału. Po prostu jest sklejony, pomalowany i tyle. Z tyłu co widzimy? Z tyłu mamy znaczy kilka zdjęć dosłownie tego modelu. Widzimy, że jest ładnie zrobione wnętrze. Tutaj mamy bardzo też ciekawy model, moim zdaniem, którego unboxing postaram się niedługo zrobić. No i oczywiście ten model też jest ciekawym modelem. Do tej pory żadna inna firma nie pokusiła się właśnie o wykonanie modeli pojazdów przeciwlotniczych na podwoziu czołgu. Co jeszcze mamy? Nic nie mamy tutaj. Jak jest zapakowane? No Z miękkiego takiego kartonu, powiem Wam, nie najlepsze opakowanie. Nawet nie ma takiej wkładki usztywniającej w środku, jak w poprzednich modelach. Ale pojawił się lepszy papier, za to, z którego jest wykonana, w którym jest wydrukowana instrukcja. Torebka ryżowa. Ja zawsze się śmieję, bo ona jest taka perforowana jak wygląda jak torebka z ryżem, którą wrzucamy do garnka, żeby do gotowania. No i tu mamy części. Ale najpierw skupimy się, posłuchajcie, na e, instrukcji. Naprawdę fajnie jest, dużo lepsza ta instrukcja w porównaniu z tymi, które były. No słabej jakości zdjęcie, tak, można... E, następnie mamy w języku ukraińskim, angielskim, niemieckim. E, szkoda, że nie ma języka polskiego. E, przydałby się. E, w każdym razie mamy krótką historię e, tego e, pojazdu. E, on został wybudowany tutaj, właśnie w 1943 roku, na zamówienie Wehrmachtu. E, jako taki bardziej mobilny e, pojazd e, o, obrony przeciwlotniczej. No i powiem Wam widzę, że tutaj mamy dość sporo ciekawych rzeczy. Tu mamy całą zawartość. Posłuchajcie, jak patrzę na tą stronę, no to nie chce mi się aż wierzyć, że to znajduje się tutaj. Widać, że mamy tutaj ramkę z kompletnym flakiem. Właśnie jeżeli chodzi o flag wirlinga. Mamy ramki z pancer czwórką, która oczywiście ma masę tutaj na, na poszczególnych ramkach. Mamy masę wycieniowanych elementów. Tutaj widzimy, że już na przykład podstawa do flag Wirlinga odpada, ale jest, posłuchajcie, fajnie. Bo może ktoś sobie to wykorzysta do innego modelu. Ewentualnie, chociaż ja powiem wam, że dziwiłem się, że. Wirling nie był na podstawie, w środku montowany, po prostu na płycie, a na jakimś innym inaczej był przymocowany. No, widzimy, że tu jest dużo części od pancerz czwórki, które spokojnie nam zostaną, tak. No i kolejne etapy sklejania. Powiem Wam, że ta instrukcje są trochę mało czytelne, ale widzę, że tutaj Wreszcie pomyślano trochę i właśnie zrobiono większą tą instrukcję po tym moim marudzeniu. Oczywiście, ja nie mówię, że to na skutek mojego marudzenia e, to zostało zmienione. E, mamy poszczególne etapy. Jest to dużo czytelniejsza instrukcja w porównaniu. Posłuchajcie z tym, co była. No i tu widzimy, właśnie bardzo ciekawie tu rozwiązał sprawę Unimodels. A mianowicie tu możemy, miejmy nadzieję, że pojawi się Pancerz Czwórka. A, która będzie miała flaka, tutaj 88 mm zainstalowanego, bo był taki model, właśnie, gdzie ten flak był zamontowany na Panzer 4. Może doczekamy się, bo zwróćcie uwagę na konstrukcję górnej, yy, górnej części kadłuba. Yy, tutaj możemy wszystko wkleić. To nie jest tak, że sobie wklejamy powiedzmy <laughs> górę i, i zaślepiamy miejsce po Nie, Tutaj wklejamy element, jaki ma być model na podwoziu pancer czwórki, tak? bo tyłek nam zostaje ten sam. Następnie widzimy tutaj elementy właśnie samej tej nadbudowy na pancer 4. Widzimy, że tutaj mamy sobie coś tam porozwiercać. Następnie sklejamy samą szafę do środka, której będziemy pakować flaka. No i tu jest sam flak. I powiem wam, że tego jest odgroma i ciuciu tych elementów i widzę, że tutaj producent umożliwił nam wykonanie zamkniętej wersji jak i również otwartej. Niekoniecznie mogło być tak ładnie jak tutaj jest. Czyli mamy po prostu zamknięto, możemy delikatnie rozchylić lub kompletnie otworzyć platformę, na której jest właśnie flag. Flag naprawdę fajnie, bo dawno nie widziałem Wirlinga właśnie tego czterolufowego i powiem wam, że fajnie, że to się pojawiło. Teraz tak, jeżeli chodzi o malowanie, oznaczenie. znaczenie, no nie mamy tutaj za dużo. Zdaje się, że jeżeli chodzi o kalkomanie, to będziemy mieli same krzyżyki. No i właśnie mamy pokazane różne wersje, tak? Mamy otwarty, pełen otwarty, stojące w pozycji takiej bojowej, stojący, Pojazd, następnie mamy z lekko rozchylonymi burtami, tutaj z zapinkami specjalnymi i oczywiście też kompletnie złożony w wersji transportowej, Tak, że dojedzie sobie ten pojazd. <laughs> Więc mamy trzy możliwości, to jest duży plus. No teraz zaglądamy do samego, samej torebki. Jak te części wyglądają? Tak, patrzę, z której strony rozdziaba, czy z tej, chyba rozdziabie. Powiem Wam, że po tym co zobaczyłem, co prawda ilustracja to zdjęcie na opakowaniu to jest fatalnie, nie zachęca do zakupu. No i mamy raz, dwa, trzy, cztery. O Jezus, 4, Cztery, pięć, sześć. E, tu widzimy, że były jakieś elementy, są wycięte. A, widzicie. Nie ma jednak podstawy. No głupota totalna z wycinaniem. Kurde, no, no po co? Na co? Po co nerwy tracić? No i minus. Tutaj dla mnie to jest po prostu, jeżeli nie ma tej podstawy do flag wirlinga. No nie ma, jest wycięta. Po prostu no, głupota totalna, powiem Wam. Yeah. Po co życie tracić? Tak prezentuje się ramka z elementami podwozia i wyposażenia, z której tylko kilka elementów tak naprawdę bierzemy. Jeżeli to chodzi o Unimodels, posłuchajcie, nie jest to najwyższej jakości modele są produkowane. W... Bardzo ciekawe robił. robił. Podkreślam, modele. Ale powiem wam, no technologia u nich stanęła w latach 90. i po prostu bez inwestycji w nowe maszyny e, nie wróżę im e, nic dobrego. Obym był e, złą wróżką. E, widzimy, że pewne elementy posiadają nadlewki, trzeba będzie je oszlifować, opiłować. <laughs> e, to są elementy góry, Podwozia kadłuba samego, tak? <laughs> Cóż, jak ktoś oglądał y, poprzednie jakieś unboxingi, y, no to y, powinien zauważyć w innych Panzer IV. To jest ramka. Y, to jest ramka. Posłuchajcie, <laughs> nie wiem która. E, w każdym razie, y, to jest ramka od modelu 258 E. Czyli ta ramka została wyprodukowana do tego modelu, ale myślę, że nie tylko w tym modelu się znajdzie. No i posłuchajcie, tu było właśnie. Powiem wam, że odwalili wiochę, no po prostu. Tak się detale prezentują. Kolor nie jest zachęcający i powiem wam słabo, tak to się prezentuje przy tym odcieniu plastiku. No, mamy poszczególne, właśnie lufy, czyli tutaj mamy poszczególne działka, tak? Mamy magazynki zapasowe, chyba nie, to po, podłączamy. Tak, mamy po dwa i dwa, po cztery, cztery do, do y, działka, do działek i y, po dwa zapasowe. Nie wygląda to rewelacyjnie. E, tutaj są niestety nadlewki na bardzo delikatnych takich elementach. Szału nie ma, powiem Wam, no to już na wytrawnego inaczej. Tu to jest model dla kogoś, kto zbiera tego typu pojazdy i jest wytrwały. Nie najlepiej się prezentują te ramki. Jeszcze ten kolor plastiku. Tu jest ramka. Ramka, posłuchajcie, z samą osłoną, czyli z tą szafą taką, tak? Eee, tu nie można nic powiedzieć o detalu, bo to wygląda na po prostu powyginaną blachę. Eee, zero spawu, zero żadnego rysy. No mamy po prostu, ale czysto jest zrobione, to jest najważniejsze. Elementy są czysto wykonane. Trochę, gdzie nie gdzie trzeba będzie eee, zabejcować, znaczy zaszpachlować. Tu mamy front, który wklejamy, bo to w ten sposób tak wklejamy ten front. No, i sami zobaczcie, tak to wygląda. No, to są taki model model yy, lata 90. Z drugiej strony, tak się prezentuje. Będziemy musieli trochę tutaj poszlifować, ponieważ są takie technologiczne te yy, nadlewki. Które trzeba będzie usunąć, ale nie ma tragedii. No i tutaj mamy tą podwójną ramkę. Proszę bardzo, to jest po prostu podwozie. I tutaj pewnie wielu modelarzy już zemdlało. Wiele osób po prostu nie lubi składania gąsienic ogniwka, z ogniwek. I tutaj tak, albo poszukają y, m, żywicznych, będą, jeżeli ktoś się skusi, to albo z reguły tego typu modele kupują modelarze, którzy mają to już obcykane, znają tą firmę a, i powiem Wam, no oni będą to sklejać. Ewentualnie y, po prostu y, zakupią sobie y, na przykład gąsienice żywiczne, już wyprofilowane z wydruku 3D. Tutaj widzimy, że mamy dwa rodzaje kół. Nie, nie dwa rodzaje kół. On miał 8 yy, kół, dobrze, to to jest idealnie po 8 kół podwójnych yy, i są jakieś zapasowe koła i to jest ramka występująca w dwóch osobach świątecznych. No i ramka ostatnia z elementami dolnej części kadłuba. No, tutaj te boki są naprawdę bardzo fajnie wykonane, powiem Wam. Spód też jest ładnie wydeta, wydetalowany. No i tu mamy e, ram, e, narzędzia, tak. No, nie, tragedii nie ma, jest ok. Fajnie, że narzędzia są oddzielne, to Wam powiem. E, tu są jakieś, tak, to są elementy też, które montujemy w wieży. No ale z racji tego, że tutaj że nie ma, no to sorry, tych elementów nie, tak prezentują się teraz błotniki, które mają takie ryflowanie, One te gowa. I teraz e, torebeczka, posłuchajcie. Bardzo ciekawy model, ale niestety, mm, no, wykonanie, no nie ta firma. Chyba, że oni radykalnie się zmienią. Tak prezentuje się zestaw kalkomanii. Są jakieś numery, ale to jest po prostu kalkomania, która się nazywa German Vehicles. I dziękuję bardzo po zamiataniu. Po prostu z tego używamy raczej, chyba że gdzieś sobie zdjęć, zdjęcia poszukamy. Możliwe, że są jakieś mubelwagen, właśnie z oznaczeniami. No i proszę bardzo, mamy dwie blaszki. Tak prezentuje się pierwsza blaszka. Nie mam zielonego pojęcia do czego. A tutaj mamy nawloty powietrza na z tyłu. Są jakieś haki. To już z instrukcji trzeba byłoby zobaczyć co do czego jest, bo może się okazać, że połowę z tego nie wykorzystujemy ze względu na to, że są to elementy do innego typu. No i tutaj jest pierwszy raz tą blaszkę widzę na oczy. Najprawdopodobniej jest to blaszka dedykowana do yy, flaka. No i prezentuje się ona tak. A sobie rozciąłem wspaniałą rękawiczkę. Trochę ostre są te blaszki u nich. Z jednej strony jestem zadowolony, że powstał taki model, ale liczę na to, że inne firmy też ruszą swoje cztery litery i wykonają ten model troszeczkę wyższej jakości. Byłbym naprawdę zadowolony, ponieważ no UniModels niestety nie trzyma już aktualnej jakości. Modelu, tak? Nie najlepiej to wypada. Eee, posłuchajcie, jeżeli podoba Wam się mój kanał, jesteście tu pierwszy raz, to obejrzyjcie sobie jeszcze parę filmów, unboxingów. Eee, mam nadzieję, że też Wam się spodobają, albo dopiero się Wam spodobają. Liczę na to, że zasubujecie mój kanał, zaznaczycie też dzwonek, jeżeli będziecie chcieli być powiadamiani o nowościach na kanale. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, to było wszystko. Model średniak, powiem Wam. Fajny model, 20 lat temu na pewno to byłby super hicior na rynku no na dzisiejsze czasy taki średniaczek powiem wam i to też z dużym plusem duży plus dostał za to, że jest to model który w tej chwili nie jest produkowany przez żadną inną firmę jeżeli chodzi o modele plastikowe przydałyby się teraz właśnie różne odmiany tego typu sprzętu bo to jest jedna z wielu wersji tak? Znaczy, były bardzo podobne takie same modele, i fajnie by było, żeby właśnie pojawiły się pojazdy OPL. Tutaj oczywiście lufy nie są nawiercone, więc szczerze mówiąc, jeżeli ma ktoś możliwość, to niech sobie od razu kupi metalowe lufy do flag Wirlingów. I jeszcze są dostępne lufy od polskiej firmy RB Model. No i dobra, posłuchajcie. Zapraszam do dyskusji pod filmem. Dzięki serdeczne. Pamiętajcie o łapce. Obejrzyjcie też kilka reklam do końca. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć.